Grażyna Brodzińska oraz Jacek Wójcicki to soliści i główne gwiazdy 7. edycji Letniej Serenady. W sobotę 17 sierpnia wystąpią oni na Wałbrzyskim Rynku w specjalnym programie artystycznym związanym z okresem 20-lecia międzywojennego. Organizatorem muzycznego przedsięwzięcia jest Filharmonia Sudecka oraz gmina Wałbrzych. Orkiestra wystąpi pod batutą dyrektora placówki Jerzego Koska, a na scenie zaprezentują się światowej sławy soliści Grażyna Brodzińska oraz Jacek Wójcicki. Grażyna Brodzińska znana jest nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, i w Ameryce, i w Kanadzie jako świetna interpretatorka ról operetkowych, operowych, musicalowych. A Jacek Wójcicki znany wszystkim chyba z Piwnicy pod Baranami, z wielu kreacji w różnych programach telewizyjnych. Był taki program dla dzieci i tam pan Wójcicki grał rolę pana tenorka, przybliżając dzieciom muzykę. W programie usłyszymy m.in. arie, duety oraz znane utwory z lat 20. i 30. XX wieku. Wydarzenie uświetni obchody roku księżnej Daisy na Dolnym Śląsku. Letnia Serenada jest częścią programu ożywienia Wałbrzyskiego Rynku i Śródmieścia. Impreza odbędzie się już 17 sierpnia o godzinie 18. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, choć ilość miejsc siedzących ograniczona.